Dobry, witam Państwa na naszym spotkaniu, które jest inauguracją projektu, projektu naukowego, który Instytut Pileckiego uruchamia właśnie dzisiaj. Projekt naukowy poświęcony badaniom historii gospodarczej ziem polskich lat 1939-1949. Dzisiaj do tego panelu, który otwiera nasz projekt naukowy, zaprosiłem czterech gości, którzy będą dyskutowali właśnie o tym, czy tak naprawdę jest przestrzeń badawcza, jaka ta przestrzeń badawcza jest, jeżeli chodzi o historię gospodarczą tego okresu. Przedstawię po kolei pan profesor doktor habilitowany Mirosław Kusek, który jest pracownikiem Uniwersytetu Łódzkiego, historykiem gospodarczym, jest autorem wielu opracowań naukowych, ekspertyz, zajmuje się przede wszystkim historią gospodarczą okresu II wojny światowej, a także okresu przedwojennego. Pan redaktor Piotr Gursztyn, historyk, dziennikarz, autor książek historycznych, między innymi dotyczących II wojny światowej. Tu wspomnę o książce, która się ukazała już jakiś czas temu, ale jest ciągle bardzo popularna i coraz nowe tłumaczenia, czyli książka dotycząca rzezi Woli, ale również pan redaktor zajmuje się historią przedwojenną, no i też był od czasu oprócz wielu innych swoich aktywności dyrektorem TVP Historia, więc jest człowiekiem znającym całość tematyki, o której dzisiaj będziemy mówili. Pan doktor Damian Markowski, historyk, pracuje w Instytucie Pamięci Narodowej w Biurze Upamiętniania Walki Męczeństwa. Autor kilku opracowań, ale ja wymienię te, które jest dla nas z dzisiejszego punktu widzenia najważniejsze, czyli Anatomia strachu, sowietyzacja obwodu lwowskiego 44-53, studium zmian polityczno-gospodarczych. Ta książka była nagradzana w konkursach historycznych, wydawnictw historycznych. Spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem. I wreszcie pan profesor, doktor habilitowany Janusz Kaliński, emerytowany profesor Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu w Białymstoku, autor kilkuset prac naukowych, książek, opracowań, przede wszystkim dotyczących historii powojennej, czyli lat 44-45, a także historii prac dotyczących historii III Rzeczypospolitej, ale głównym obszarem badawczym przez lata pana profesora był właśnie okres 1945-1956. Tak jak zaznaczyłem, dzisiejsze nasze spotkanie jest inauguracją projektu naukowego dotyczącego dziejów gospodarczych ziem polskich. Jest to projekt, który uzupełnia bardzo szeroką gamę projektów naukowych, które są prowadzone w Instytucie Pileckiego, który jest dosyć młodą instytucją, mającą raptem kilka lat, ale dział naukowy, czyli ośrodek badań nad totalitaryzmem, który jest nieco starszy niż cały Instytut, dzisiejszy Instytut Pileckiego, prowadzi te badania naukowe już od wielu lat i są to badania przede wszystkim skupione wokół wydarzeń związanych z II wojną światową i jej recepcją w okresie już po 45 roku. Są to projekty naukowe, ale mające bardzo ważne i duże znaczenie również i dokumentacyjne, bo przy okazji są gromadzone materiały dotyczące konkretnych wydarzeń. I też te materiały w części dotyczyły historii gospodarczej, chociaż ta historia gospodarcza do tej pory była gdzieś na uboczu naszego zainteresowania. Dzisiaj zaczynamy ten projekt, który będzie kanalizował również to zainteresowanie w taki oddzielny nurt w badaniach naukowych Instytutu Pileckiego. Ważne jest to, że właśnie dotychczasowe badania przyniosły już wiele takich elementów, które będzie można wykorzystać w tym naszym projekcie, a ten projekt długofalowo ma przynieść przede wszystkim, bo na to liczymy,
opracowanie tych najważniejszych tematów w postaci monografii naukowych. Spośród tutaj 5 osób, które występują dzisiaj na tym panelu, oprócz 4 gości i mnie, mamy właśnie autorów między innymi tych opracowań, które pojawią się w ramach jednego z efektów tego projektu, choć to znaczy pan profesor Kłusek i pan doktor Markowski będą pracowali nad historią okresu 39-44-45, profesor Janusz Kaliński i ja będziemy zajmowali się tym okresem 45-49, ale to nie tylko ten okres będzie, nie tylko te monografie będą efektem tego projektu, będą to również monografie szczegółowe poświęcone zagadnieniom szczegółowym i już możemy powiedzieć, że pierwsze prace z tego cyklu pojawią się w przyszłym roku. Też możemy wstępnie zapowiedzieć, że będziemy starali się wydawać tłumaczone na język polski najważniejsze prace dotyczące historii gospodarczej okresu wojny i okresu bezpośrednio powojennego, które ukazały się w językach obcych i nie wszystkie są w Polsce dostępne. Też będziemy prowadzili w ramach tego projektu działania o charakterze edukacyjnym. Dzisiaj inaugurujemy to spotkanie, ten projekt tym spotkaniem, ale od przyszłego miesiąca już regularnie będziemy Państwa zapraszać w każdy trzeci czwartek miesiąca na spotkania tematyczne poświęcone konkretnym zagadnieniom. Bardzo się cieszę, że możemy ten projekt w ten sposób zainaugurować i pokazać, jak jest on istotny. Zresztą trochę symbolicznie wyszło, bo dzisiaj mamy 29 dzień października, czyli mamy równo 70 lat od czasu, kiedy Polacy dowiedzieli się, że oszczędności, które mają w kieszeniach, które mają w bieliźniarce schowane, nagle przestają w 2/3 mieć jakąkolwiek wartość, bo równo 70 lat temu Polacy dowiedzieli się o reformie pieniężnej. To trochę taki symbol, dlatego że po raz pierwszy w ten sposób Polacy zostali ogrobieni w 1939-1940 roku, czy to przy unieważnieniu polskiego złotego przez Sowietów, czy poprzez złodziejską wymianę dokonywaną przez Niemców na różnych terenach przez nich okupowanych, zajmowanych. Więc trochę symbolicznie nam wyszło, ale ten temat nie będzie chyba dzisiaj specjalnie nam towarzyszył, chociaż być może pojawi się na kanwie dyskusji. Natomiast tytuł dzisiejszego spotkania, który nawiązuje trochę celowo, brzmi tak dosyć prowokacyjnie, skłania nas do spojrzenia na historię gospodarczą lat 39-49 właśnie przez taki pryzmat, przez który z reguły się nie spogląda, to znaczy eksploatacji ekonomicznej. Ona jest, każdy jest jej świadomy, natomiast to, że trzeba o niej trochę więcej powiedzieć, nie zawsze jest to uświadomione. I ja zacznę znowu od takiego pytania, które do panów, które nawiązuje do właśnie tego zagadnienia. W narracji polskiej o II wojnie światowej kwestie ekonomiczne były obecne od zawsze. To zrozumiałe, w znacznej części nie dotyczyły ich przecież obostrzenia cenzury, oczywiście pamiętając, że mówimy tylko o okupacji niemieckiej, okupacja sowiecka gdzieś z boku była schowana. Natomiast kwestie okupacji niemieckiej były szeroko opisywane. Więc prowokacyjne pytanie na początek, czy my w ogóle mamy jakieś braki we współczesnej narracji o gospodarczych aspektach dziejów Polski w II wojnie światowej? Po co, jeżeli to jest zasadne, uruchamiany jest ten projekt? Bo być może ten projekt nie ma swojego uzasadnienia. Wszystko już wiemy, wszystko już opisaliśmy, wszystko jest znane, wszystko jest dostępne. Ale chodzi mi, prawdę mówiąc, również o dyskurs nie tylko ściśle naukowy, ale również o dyskurs popularno-naukowy i publicystyczny. Może poproszę o spróbę odpowiedzi na to pytanie pana profesora Kłuska. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, jeżeli mamy to rozpatrywać w kontekście dyskursu naukowego, czy powiedzmy, że popularno-naukowego, czy publicznego, ważne byłoby chyba rozpocząć jednak od kwestii
kwestii naukowych, no nie? I później ewentualnie możemy przejść dalej. Ja chętnie się z Państwem podzielę swoimi uwagami na temat stanu badań, nad historią gospodarczą lat 1939-1945, szczególnie pod kątem niemieckiej okupacji na ziemiach polskich, gdyż tą problematyką zajmuję się od dłuższego czasu i mam też rozeznanie, jak wyglądają badania historyków gospodarczych. Może zacznijmy od tego, że publikacji dotyczących kwestii gospodarczych czy ekonomicznych, zarówno pod względem eksploatacji przez okupanta, wbrew temu, co się wydaje, jest niewiele. Minęło od rozpoczęcia II wojny światowej ponad 80 lat i de facto jedną z bardziej poważnych publikacji, które się ukazały, to jest praca profesora Czesława Madajczyka Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce. Ona została wydana w dwóch tomach obfitych po 500 stron w 1970 roku. I od tego czasu wydania tej publikacji minęło już, szczerze mówiąc, 50 lat. Pierwsza uwaga do tej publikacji jest taka, że jeśli Państwo się zapoznają z nią, na ponad 1000 stron tych dwóch tomów, kwestią gospodarczym czy ekonomicznym takim, no bardziej ściśle, jest raptem 120-130 stron. Więc to pokazuje, że badania nad zagadnieniami historycznymi, znaczy gospodarczymi, ekonomicznymi powinny być prowadzone, ale to się okazuje, że od tej publikacji nie ukazało się zbyt wiele nowych publikacji, a wręcz przeciwnie, w ubiegłym roku, w 2019 roku, Polskie Wydawnictwo Naukowe ponownie wydało tą książkę bez dokonania jakichkolwiek zmian. To może pokazywać, że zbyt wiele się nie wydarzyło w tych badaniach. Z czego to może wynikać? Pierwsza rzecz to jest taka, że może panowie się zgodzicie ze mną lub nie. Mamy kryzys chyba w badaniach nad historią gospodarczą, nie? Że mamy coraz mniej historyków gospodarczych, a historyków, którzy by się zajmowali II wojną światową, kwestiami gospodarczymi, ekonomicznymi, pewnie jest ich do policzenia na palcach. No nie? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która powinna nas skłaniać do tego, aby uruchomić ten projekt, aby ten projekt miał miejsce, to jest kolejna rzecz, mianowicie jeżeli przyjrzymy się publikacjom dotyczącą właśnie kwestii gospodarczych, ekonomicznych, chociażby pod okupacją niemiecką, to ja osobiście zauważam, że w tych publikacjach, nawet w tych najlepszych, czy profesora Madajczyka, brakuje wiele obszarów, które powinny według mnie zostać zbadane. Kwestia bankowości polskiej na ziemiach okupowanych przez Niemców, kwestia ubezpieczeń społecznych podczas okupacji i ściągania przez okupanta niemieckiego składek ubezpieczeniowych zaległych jeszcze z 1932-1933 roku, kwestia ściągania podatków. Kolejna rzecz, mianowicie eksploatacja rolnictwa, ale nie pod tylko takim kątem, jak my to najczęściej znamy w postaci rolnictwa polskiego, kontyngentów, ale na przykład, co jest podejrzewam, że niewielu osobom znane, tak zwana szpica kleringowa, gdzie polska wieś w wyniku dostarczania wojskom Wehrmachtu na terenie generalnego gubernatorstwa została po odzyskaniu niepodległości, czy wkroczeniu Sowietów do Polski w 1944-1945 roku z pikiem młynarek bezwartościowych, którymi praktycznie mogła palić w piecu, które władze komunistyczne kompletnie tego nie wymieniły, czy chociażby ta bankowość, o której powiedziałem. To są te najważniejsze zagadnienia, które ja postrzegam. Natomiast jeżeli Państwo będą zainteresowani jakimiś bardziej konkretnymi rzeczami, dlaczego na przykład kwestia bankowości jest tak ważna, czy kwestia właśnie tej szpicy kleringowej, czy innych, bardzo chętnie udzielę odpowiedzi. Nie chciałbym zabierać głosu i dominować naszego spotkania. Bardzo dziękuję. Na pewno wrócimy do tych zagadnień. Podobne pytanie
Dokładnie to samo pytanie chciałbym skierować do pana profesora Kalińskiego, bo o czym nie powiedziałem, pan profesor Kaliński jest również autorem podręczników dla studentów dotyczących historii gospodarczej, więc nie tylko zajmuje się historią powojenną, ale całym obszarem historii gospodarczej i stara się ją przełożyć na język właśnie zrozumiały dla studentów, czy to kierunków ekonomicznych, czy również historycznych, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym podzielić to zdanie wyrażone przez pana profesora Mirosława. Mianowicie mamy dosyć taką dłuższą w takich solidnych badaniach gospodarczych II wojny światowej w Polsce. Trzeba chociaż tutaj przypomnieć, że bardzo ważna praca profesora Łuczaka, to też mniej więcej datuje się z tego samego okresu, co piśmiennictwo Madańczyka. Ten problem pogłębił się w związku z tym, że chcemy coraz więcej wiedzieć na temat jednak tej okupacji radzieckiej 39-41, a w tym obszarze oczywiście tamte monografie nie są w stanie nam dostarczyć takiej obiektywnej wiedzy. I z pewnością tam były te bardzo silne ograniczenia cenzury, ze strony cenzury. Natomiast późniejsze opracowania są bardzo skromne. W związku z tym wydaje się, że właśnie tutaj można pogłębić badania poprzez szersze zaangażowanie się w badania nad okupacją radziecką 39-41. Ale myślę też tak, sięgając do spraw ogólniejszych, że chyba ważną kwestią w tych naszych badaniach powinna być kwestia takiej internacjonalizacji tych zdarzeń gospodarczych na ziemiach polskich, czyli inaczej mówiąc, sięgnięcie do komparatystyki, pokazania, jak to, co działo się w Polsce, ta polityka niemiecka, skutki tej polityki, jak doznania samej gospodarki, ludności w Polsce miały się na szerszym tle europejskim na przykład. Chyba pod tym względem jest jeszcze wiele do zrobienia. Panie doktorze, zwracam się do pana doktora Markowskiego. To trochę pan został wywołany w tej chwili przez profesora Kalińskiego, bo pan z kolei badał kwestie związane z okupacją sowiecką, chociaż nie tylko tą 39-41, ale tą chyba jeszcze mniej obecną w naszej świadomości okupacją 44, no i właśnie 45, czy może trzymamy się faktów 46, bo przecież luty 46 to jest dopiero ten moment, kiedy zostaje ratyfikowana umowa graniczna pomiędzy Nową Polską a Związkiem Sowieckim i kiedy formalnie tak naprawdę Polska traci te ziemię. Oczywiście wiem, że to jest formalność, a nie coś praktycznego, bo żadna administracja polska po akcji burza tam już nie powstaje. Ale mamy ten okres, gdzie mamy polską własność, gdzie mamy szczątkowe jakieś instytucje, które przecież nie tyle są instytucjami stworzonymi na terenie okupacyjnym w sensu stricto, chociaż oczywiście jest to okupacja, ale są to przecież też instytucje generalnego gubernatorstwa, takie same jak w Krakowie czy Warszawie. No właśnie, panie doktorze, jestem ciekawy pana opinii. Co nas czeka w tej naszej przygodzie z historią gospodarczą 39-49? Jestem w stanie się w pełni podpisać tutaj pod postulatami badawczymi panów profesorów. Rzeczywiście no i ten okres 39-41 mam wrażenie, że jest stosunkowo już został naruszony, jeśli można tak powiedzieć, przez różnych badaczy i polskich, i zagranicznych. Mniej może dotyczy to samych kwestii ekonomicznych i gospodarczych, bardziej kwestii związanych z represjami, trochę z życiem codziennym, żeby tutaj wymienić chociażby znakomite książki profesora Chryciuka. Natomiast zdecydowanie tak, odpowiadają na pytanie pana profesora odnośnie tej polskiej obecności i obecności również polskiego majątku, jeśli można tak powiedzieć, w latach 44-46. Ponieważ no, nie można zapomnieć o tym, że poza tą linią, która miała wkrótce stać się w przybliżeniu granicą wschodnią Polski, pozostawało w tym czasie około 1 800 000 Polaków razem ze swoim mieniem. Jakkolwiek byśmy
nie uznawali jego traktowania przez ówczesne władze okupacyjne. Również to mienie stało się pewnego rodzaju przedmiotem dochodzeń choćby ze strony takich organów komunistycznego państwa polskiego, jak rejonowych pełnomocników do spraw przesiedlenia ludności polskiej. To jest o tyle ciekawe, że mam wrażenie, iż to źródła wytworzone przez te organy, przez tych pełnomocników, były do tej pory stosunkowo w nieznacznym tylko stopniu badane, a tam są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe rzeczy, jeżeli chodzi o kwestie polskiego mienia, jeżeli chodzi o kwestie, ogólnie rzecz ujmując, życia gospodarczego, życia ekonomicznego i również warunków życia Polaków właśnie w tym zaborze sowieckim. Polaków, którzy, dodajmy, w tym miejscu zostali wówczas znacznie bardziej przemieleni przez ten system pod kątem ekonomicznym i gospodarczym, niż miało to miejsce w latach 39-41, ponieważ doszło wówczas na terenach dawnych ziem wschodnich do prób wcielenia w życia tego komunizmu bardziej zaawansowanego, jeśli można powiedzieć. Mam tutaj na myśli industrializację, mam tutaj na myśli również próbę wprowadzenia kołchozów już przy pomocy siły. Więc mam wrażenie, że tutaj również jest całkiem sporo do powiedzenia i że nie wszystkie źródła zostały tutaj absolutnie wykorzystane. Bardzo dziękuję. Panie redaktorze, to teraz proszę nam powiedzieć, jak z pana perspektywy dziennikarza, publicysty, historyka, który stara się upowszechniać wiedzę na temat historii Polski i robić to w sposób atrakcyjny, taki, żeby ona docierała do szerokiego grona, nie tylko tych, którzy zawodowo zajmują się historią. Jak pan widzi ten problem? Po pierwsze, czy są takie tematy, które z pana perspektywy są ważne, ale po drugie też ważne jest, czy widzi pan możliwość, żeby ten trudny, niełatwy, czasami zagmatwany temat w sposób atrakcyjny pokazywać? Bezwzględnie tak, bo jeśli sobie zadajemy pytanie o społeczną rolę historii jako nauki, żeby to nie było coś tylko jako takie bardzo atrakcyjne hobby dla grupy osób, które między sobą dyskutują, ale reszta społeczeństwa jest zupełnie na zewnątrz, to tutaj mamy przykład, że akurat stosunkowo łatwo jest wyjść z tym. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że polska literatura pod tym względem jest stosunkowo uboga, to co już mówili panowie profesorowie i pan doktor na ten temat. I to jest trochę zaskakujące, bo nawet na poziomie popularnym te książki potrafią być atrakcyjne. Przypomnę książkę profesora Szaroty o życiu codziennym w Warszawie. Tam ten wątek ekonomiczny się przewija praktycznie w każdym rozdziale. A to jest książka, która była i jest książką popularną także wśród czytelników, którzy w ogóle nie interesują się historią, tylko chcą przeczytać coś ciekawego. Albo na przykład rozgłos, jaki był wokół książki, no już nie polskiego autora, ale w Polsce wydanej, w Polsce też był rozgłos Goetze Allego, Wojna Hitlera, czyli o tym, jak Niemcy hitlerowskie żywiły się wojną. Jeśli tutaj ten wątek polskiej wsi był poruszany, jeśli sięgniemy w pewnym pokoleniu, na przykład moim, osobą urodzonej 25 lat po wojnie, do naszej pamięci, do rozmów z dziadkami, większość Polaków ma wiejskie korzenie, to ta pamięć o wojnie to była przede wszystkim pamięć o chyba o tej stronie gospodarczej bardziej niż o martyrologii, bo oczywiście martyrologia jest bardzo ważną tutaj rzeczą, każda rodzina została dotknięta, właściwie każda osoba, która przeżyła wojnę, tą wojną była dotknięta, ale ta wiejska pamięć o wojnie to jest pamięć o utracie dobytku, pamięć o rabunkach, pamięć przynajmniej o strachu o utracie tego dobytku, bardzo małego zresztą, w punkcie wyjścia w roku 1939 z powodów oczywistych. Taki egzystencjalny strach ludzi, którzy tym zostali dotknięty. I to rzeczywiście jest to pewne zaskoczenie, że tego nie ma. Ja z mojego punktu widzenia, gdybym jakiś postulat miałbym zgłosić wobec Instytutu Pileckiego, jak to robić, to zwróciłbym uwagę na coś takiego.
w Polsce badania i edycja, znaczy później tego wszystkiego, co zostało zbadane i opisane także na poziomie popularnym, jest bardzo scentralizowana. Przede wszystkim warszawocentryczna i jeśli chodzi o II wojnę światową, to jest koncentracja na generalnej guberni. A im dalej, tym już jest słabiej. Już nie chodzi nawet o Kresy Wschodnie, bo to jest oczywiste, ale nawet tereny dawnej kongresówki te wcielone do, bezpośrednio do Rzeszy. One są słabo opisane. To jest mój ulubiony przykład, to jest Rejencja Ciechanowska. Nie ma monografii Rejencji Ciechanowskiej. Już wiem, bo tu pan profesor Zawistowski mi powiedział, że jeden aspekt został już opisany i wydany, czyli akcja gestapo przeciwko inteligencji, no ale to jest bardzo, bardzo ważny wycinek, ale tylko wycinek cały czas. A jeśli mówimy o ziemiach nowych, tak, ziemiach zachodnich i północnych, to już jest kompletny dramat. I ja zawsze postulowałem, żeby uwzględnić pewną rzecz, żeby uwzględnić oczekiwanie czytelnika, który chce czytać o swoich okolicach. To jest skala województwa, skala może nawet bardziej skala powiatu. To jest właśnie kwestia pisania w ten sposób, bo nawet jeśli to akurat to nie jest przytyk do IPN-u, bo tak wszyscy niestety robią, czy niestety, no tak się dzieje. Jeśli powstaje jakaś monografia typu jakieś tam zjawisko w województwie olsztyńskim, moim rodzinnym dawnym województwie, to gro informacji dotyczy Olsztyna. Badaczowi jest najłatwiej oczywiście opisać Olsztyn, to najwięcej się dzieje zawsze w stolicy województwa, ale im dalej od tej stolicy województwa, tym słabiej jest to opisane. I tu już konkludując, jeśli chodzi o ziemię zachodnie, jest to rzecz, którą podnoszę przy każdej okazji. Chodzi o pewną taką lokalną politykę pamięci. Ludzie na miejscu chcą mieć, potrzebują mieć miejsca pamięci dla tej obywatelskiej religii, że 3 maja, 11 listopada gdzieś się idzie, składa się kwiaty. W starych województwach te miejsca są oczywiste, no ze zrozumiałych zupełnie powodów. Tam są te miejsca z różnych ważnych momentów naszej historii. Na ziemiach zachodnich tych miejsc jest bardzo mało. Często to są miejsca przypadkowe, bo to jest, nie wiem, jeszcze perelowski pomnik braterstwa i tak dalej, a czasem te samorządy miejscowe, społecznicy, no, przepraszam za słowo, wariują i wynajdują sobie jakieś takie dziwne wydarzenia, nie wiem, z niemieckiej lokalnej historii, często kontrowersyjne z naszego punktu widzenia. Natomiast w każdej najmniejszej miejscowości tych terenów, gdy do roku 45 był to teren Rzeszy, byli tam na przykład polscy robotnicy przymusowi. Ich praca była pracą wiążącą się z opresją, z prześladowaniami, z krzywdą, bardzo często ze śmiercią. To nie jest opisane w ogóle, albo bardzo słabo to jest opisane na zasadzie wydawania relacji, czyli zupełnie przypadkowo to jest. W związku z tym te lokalne społeczności nie mają szansy się dowiedzieć, co działo się na ich terenach. Jeśli chodzi właśnie o takie ujęcie od góry, to znaczy, że ośrodki akademickie, naukowe będą coś o tym pisały. Jeśli jakieś lokalne fascynacje historii, coś wygrzebie, to owszem napiszę, no ale to się zdarza bardzo, bardzo rzadko. Być może tu wszedłem za bardzo w szczegóły, będziemy jeszcze o tym rozmawiać, no ale to w każdym razie tutaj chciałem pokazać, jak ja to widzę z punktu widzenia popularyzacji. Jeszcze jedno, jest też pewien wątek publicystyczny, bo jeśli chodzi o okupację niemiecką, no to znana pewna postać życia publicznego, trochę polityczna, trochę publicystyczna, zdążyła rozpropagować hasło, że za Hitlera były niższe podatki. To tak krąży w różnych internetowych debatach i niektóre osoby to powtarzają z przekonaniem, że tak było. To też jest jakaś tam społeczna rola historii, żeby pewne rzeczy prostować i tłumaczyć i walczyć z zabobonem. Jak również debata na temat zasadności reformy rolnej tej PKWN-owskiej i tego wszystkiego, co się działo z gospodarką po roku 1944. Dziękuję, to na tyle. Bardzo dziękuję. To kilka ważnych tematów. Bardzo, bardzo ważny temat, może będzie za chwilę okazja, ale ta reforma rolna, która jest takim symbolem przejścia od okupacji sowieckiej do tej władzy nowej, komunistycznej, czy już komunistycznej, czy jeszcze komunistycznej, bo tutaj pytanie jest oczywiście o rolę Mikołajczyka i tak dalej. No ale na tym... Na jedno zdanie w związku z wypowiedzią pana redaktora. Już, panie profesorze, tylko skończę tą myśl, o której powiedziałem. A mało kto zauważa, jeżeli chodzi o reformę rolną, że w Dzienniku Ustaw, który się ukazał w powstańczej Warszawie, czyli Krajowej Rady Ministrów, był dekret o zarezerwowaniu ziemi na potrzeby reformy rolnej. Czyli robi to władza prawowita związana z rządem polskim na uchodźstwie. Panie profesorze, pan profesor Kaliński
Dla mnie bardzo istotna jest ta konstatacja pana redaktora, mianowicie kwestia ziem nowych, jak pan mówi, ziem odzyskanych, jak to kiedyś się mówiło, czy ziem zachodnich i północnych. Bo to jest kwestia naszego obszaru badawczego. Czy nasz obszar badawczy będzie sięgał do Odry i dalej do Kresów, czy my jednak będziemy się trzymali tej granicy przedwojennej. Bo tutaj ta sugestia pana redaktora jest dosyć taka wyraźna, żeby jednak wejść w gospodarkę na tych ziemiach, które zostały po 1945 roku do Polski przyłączone, jeśli dobrze zrozumiałem. Także to jest kwestia rozszerzenia naszych badań pod względem, prawda, przestrzeni. Zasadne, bo Polska obejmuje te tereny i dzisiaj są one fragmentem Polski. I tu jest jeszcze jeden element, który się pojawił. Te podatki, rzeczywiście to krąży od 30 lat. Panie profesorze, zwracam się do pana profesora Kłuska. Jak to z tymi podatkami było w czasie okupacji niemieckiej? Generalnym to jest tak. Zgadzam się z panem redaktorem, że zadaniem naszym, czy w ogóle zadaniem naukowców i badaczy jest walka może nie z zabobonem, ale z pewnymi wypowiedziami, które w pewnym momencie zaistniały w przestrzeni, czy publicznej, czy jakiejś. One funkcjonują do dziś bez jakiegokolwiek wiarygodnego sprawdzenia. I przykład tych podatków, ja się troszeczkę uśmiecham. Dlaczego? Dlatego, że średnio zajmujący się, historyk gospodarczy średnio zajmujący się okresem okupacji niemieckiej wie bardzo dobrze, że przynajmniej na terenach Generalnego Gubernatorstwa, ale na ziemiach wcielonych do Rzeszy, liczba podatków, które zostały wprowadzone, znacznie wzrosła od liczby i obciążeń podatkowych, jakie mieliśmy do 1939 roku. To jest pierwsza rzecz w kwestii podatków. Druga rzecz w kwestii podatków jest taka, że o ile powstały pewne zaległości spłacania podatków na ziemiach polskich do wybuchu II wojny światowej, jest to rzeczą zrozumiałą. Te zaległości zawsze są i w każdym państwie one są. Okupant niemiecki bezwzględnie ściągnął te zaległości, które należały się rządowi polskiemu, państwu polskiemu, do skarbu państwa polskiego należały, w ciągu paru miesięcy zaległości, które sięgały 1932 roku. Czy z tego wynika, że powinniśmy chwalić na przykład okupanta niemieckiego za skuteczność ściągania podatków? Jeżeli ktoś usłyszy pierwszą część wypowiedzi, powie tak. Ale jest druga część wypowiedzi, mianowicie ktoś, kto by nie spłacił zaległości podatkowych, liczył się z tym, że trafi do obozu koncentracyjnego czy do obozu zagłady. De facto sprzedawało się wszystko, robiło się wszystko, żeby spłacić ten podatek. Więc według mnie to jest jeden z wielu mitów, które, znaczy ja wiem, czy to są mity, bardziej nieuzasadnione, powtarzane poglądy. Jeżeli chodzi o podatki i jeżeli byśmy się przyjrzeli tym kwestiom podatkowym, ja nie chcę o tym teraz dokładnie mówić, ale straty Skarbu Państwa z tytułu ściągniętych tych zaległych podatków przez okupanta niemieckiego i dodatkowo ściągniętych następnych podatków na ziemiach polskich, które zostały wykorzystane, nie ukrywajmy, głównie do prowadzenia działań wojennych, są ogromne. Można je przeliczyć na dzisiejsze pieniądze w granicach około 1 biliona złotych. Więc ja bym tutaj był bardzo ostrożny ze strony tych osób, które podnoszą kwestię, że Hitler i te podatki niższe i tak dalej. Bardzo dziękuję. Panowie, tu jest jeszcze... Aha, tak. Panie, jeszcze na chwileczkę. Tak, panie profesorze. Przede wszystkim pomija się fakt, że kontyngenty to były podatki w naturze i trzeba z pewnością sumować te dwie rzeczy. A poza tym jeszcze były nakładane na społeczeństwo te kary, te daniny co jakiś czas, prawda? Także to wtedy okazuje się, że ta kwota wyliczona będzie znacznie większa od tych, o jakich się mówi, ograniczają się tylko do zwykłych podatków, takich pieniężnych. To
Upełnijmy. A przepraszam, panie doktorze, proszę bardzo. Właściwie chciałem kontynuować pod kątem tego swojego wątku wschodniego wypowiedzi panów profesorów, to znaczy tutaj mówimy o podatkach, natomiast można, jeżeli mówimy o okupancie sowieckim, zwłaszcza o drugiej okupacji sowieckiej, możemy jeszcze tutaj mówić jakby o takich podatkach ukrytych. Właściwie jest to podatek ukryty tylko pod kątem nazwy, ponieważ takie podatki nie były nazywane podatkami, a były dodatkowymi świadczeniami. Tak? I mamy tutaj takie, można powiedzieć, wręcz traumatyczne relacje, których jest naprawdę mnóstwo w archiwum wschodnim ośrodka Karta. Kiedy na przykład Polacy z ziem wschodnich, czy to z terenów Białorusi, z terenu dawnego województwa nowogródzkiego, czy to z terenów nawet Wołynia, ci, którzy pozostali po rzezi wołyńskiej, mówią, że owszem, władza sowiecka w drugiej połowie 1944 roku nie narzuciła tak tragicznych podatków, jak miało to miejsce za czasów okupacji niemieckiej. Ale wkrótce potem władza sowiecka kazała zapisywać wszystko to, co miał, na rzecz tak zwanej pożyczki wojennej. Pożyczki wojennej na rzecz na przykład budowy pancernej brygady sowiecka, lwowszczyzna i tym podobne. I bardzo często wychodziło z tego, że właśnie tego rodzaju świadczenia, nie nazywane podatkami, okazywały się właśnie w kluczowym momencie, kiedy należało często podjąć decyzję o pozostaniu na tych terenach, czy też o wyjeździe do Polski w nowych granicach kluczowych. Bardzo dziękuję. Tutaj od razu nam się pojawił pan redaktor, zgłosił bardzo ciekawy temat, którym wszyscy się gdzieś kiedyś spotkali. Jak gdyby zostało udowodnione wprost, jak duży jest obszar badawczy i popularyzatorsko, i naukowo, którym trzeba się zająć, który można pokazać, a to jest przecież ułamek tego, o czym trzeba będzie mówić. Ale też taką opinią krążącą wśród publicystów, części historyków także zajmujących się tym okresem, jest taka opinia, że ziemie polskie zostały przez najeźdźców i sowieckiego, i niemieckiego potraktowane jako terytorium zdobyczne, trochę jak kolonizatorzy traktowali w XVI-XVII wieku nowe tereny podbijane poza Europą. To znaczy jako teren, który miał być przeznaczony do bezwzględnej ekspansji gospodarczej, do bezwzględnego wykorzystania na rzecz państwa niemieckiego. I tutaj dowodów na to nie trzeba szukać daleko, bo na tym miała polegać wielkoobszarowa gospodarka niemiecka, co zapowiadano zupełnie nie ukrywając tego, jaka ma być rola Polaków. I teraz pytanie, czy można porównać właśnie to, co się dzieje na ziemiach polskich w roku 1939-1941 i później, do 1945 roku, jako właśnie taką politykę konkwistadorów w stosunku do niewolników, czyli do tych, którzy będą bezwzględnie eksploatowani. Poproszę zauważyć, że niektórzy twierdzą, że no, takiej tezy postawić nie można, bo przecież gdybyśmy wszyscy byli niewolnikami, wówczas Niemcy nie zdecydowaliby się na te mordy olbrzymie, które się zdecydowali, bo w ten sposób tracili pracowników, patrząc na chłodno. Więc jak panowie odnoszą się do takiej tezy? Czy jest inne porównanie, według mnie historyczne porównanie, które być może bardziej lepiej to oddaje, bo to porównanie w tym pytaniu do niewolników amerykańskich, no to niewolnictwo amerykańskie przy całej źle tej instytucji, szczególnej instytucji, jak to nazywano na głębokim południu, czasami było łagodzone właśnie typu takimi względami jakimiś familiarnymi, typu, że właściciel miał mało tych niewolników, wszystkich ich znał, łagodzone względami ekonomicznymi, że to była jednak, brzmi to okropnie, ale tak powiem, żywa maszyna, którą trzeba jednak oszczędzać, bo się za nią zapłaciło. Tutaj niewolnictwo było zarządzane przez państwo w obu przypadkach, ale rzeczywiście nie cała ludność była niewolnikami, bo jeśli na przykład mówimy o robotnikach przymusowych, czy ludziach wywiezionych do łagrów,
do jakichś specpasiołków czy więźniów obozów koncentracyjnych, no to jest ewidentne niewolnictwo. Zresztą ci ludzie sami się nazywali niewolnikami. Ale całą resztę chyba można nazwać helotami. No heloci wsparcie też byli mordowani od czasu do czasu przez młodych spartiatów dla wprawy. Tutaj akurat nie o to chodziło. No ale no, skoro szukamy porównań, ja wiem, że te porównania w sensie naukowym, w sensie prawdy naukowej nie mają wiele sensu, ale one mają pewien sens taki no, perswazyjny, kiedy odpowiadamy o historii. Próbujemy przekonać odbiorców, że to jest ważne i ciekawe. Więc tutaj te porównania w tym znaczeniu mają sens. Więc ja bym tu porównał także nie tylko do tego, bo obie analogie mają jakieś tam uzasadnienie, ale właśnie także do położenia helotów wsparcie. Jeśli mogę zabrać teraz głos, abym po prostu nie robił konkurencji innym osobom, myślę, że może pójdziemy po prostu to terytorialnie i zaczniemy od ziem, które zostały wcielone do Rzeszy lub znalazły się pod okupacją niemiecką Generalnego Gubernatorstwa, a później dalsze tereny. Czy to można postawić taką tezę? Ja uważam, że obowiązkiem każdego badacza jest stawianie tez. To jest rzeczą oczywistą. Nie? Natomiast później badania weryfikują tą tezę pozytywnie albo negatywnie i nie można odmówić możliwości stawiania tez. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jak należy patrzeć na panowanie Niemiec na ziemiach polskich. Bardzo dobre i ładne opracowania, ja żałuję, że one się okazały króciutko po II wojnie światowej profesora Tatarkiewicza i profesora Suchodolskiego odnoszące się do okupacji niemieckiej. Później już takich opracowań nie było i tam ewidentnie było pokazane, że to, co okupant niemiecki robił na ziemiach polskich z narodem polskim, to jest niespotykane w historii nowoczesnej Europy, czy w ogóle w historii Europy. I tutaj widać ewidentnie dwa etapy w postępowaniu wobec ludności polskiej, które moim zdaniem oczywiście, poglądy mogą być różne, wskazują na to, iż Polacy mieli być niewolnikami. Pierwsza rzecz, zrobienie z tak dużego narodu, kilkudziesięciomilionowego w krótkim czasie niewolników nie jest rzeczą prostą. Niemcy byli tego świadomi i od czego zaczęli? Od niszczenia kultury polskiej, pozbawiania narodu polskiego kultury polskiej poprzez likwidację muzeów, grabienia dzieł sztuki, zakaz publikacji książek, przedstawienia teatralne i tak dalej. Naród, którego się pozbawia się kultury bieżącej, ale też i historii, bo się niszczy tą przeszłą historię, to już jest pierwszy krok do tego, żeby z niego zrobić niewolnika. Później następnym elementem jest niszczenie inteligencji. O wiele łatwiej kieruje się narodem, który nie ma tej substancji bardzo ważnej w jej życiu codziennym, gospodarczym, ekonomicznym i tak dalej, czyli tych elit, które by kierowały. Trzecim elementem pewnie, trzecim etapem, dzięki Bogu nie dotarliśmy do tego, zostaliby tylko robotnicy, którzy by pracowali w fabrykach albo pracowali w dużych gospodarstwach rolnych, które były przygotowane dla żołnierzy, na przykład Wehrmachtów, nagrodę za walkę na froncie wschodnim, to co powiedziano wcześniej, te duże gospodarstwa rolne. Według mnie to potwierdzać może wstępnie naszą tezę, oczywiście dokładniej to pewnie wyjdzie przy badaniach. Chciałbym tylko uzupełnić, że w Instytucie Pileckiego jest prowadzony między innymi taki projekt badawczy dotyczący niszczenia polskich zabytków nieruchomych na terenie dystryktu krakowskiego w czasie okupacji niemieckiej, więc trochę to uzupełnia to, o czym pan profesor powiedział. Czy jeszcze któryś z panów chciałby zabrać głos? Jeśli można. Tak, panie profesorze, bardzo proszę. Ja sądzę, że tutaj trzeba by wskazać raz na strategię okupantów, a drugi na faktor, konkretna realizacja tej strategii. No ta strategia rzeczywiście prowadziła do tego, że zarówno ten program Wielkiego Wschodu niemiecki, czy koncepcja republik europejskich Związku Radzieckiego, ona się opierała na niewolnictwie. To znaczy, że w jednym przypadku było to niewolnictwo narodowe, w drugim przypadku niewolnictwo takie klasowe.
Ale to mówimy o strategii. Natomiast to, co zdarzyło się do 1945 roku, na szczęście tylko do 1945 roku, trudno ująć w ramy no, już niewolnictwa. To jest to, o czym mówił Mirosław, to znaczy to jest takie no, przygotowanie jednak do tego narodu niewolników w przypadku Polski. Natomiast zróżnicowanie społeczeństwa było dosyć duże pod względem ekonomicznym i tak trudno byłoby tutaj wszystkich objąć tym pojęciem niewolników, a to jednocześnie byłoby z dużą szkodą dla ludzi, którzy rzeczywiście byli niewolnikami w obozach pracy. Panie doktorze, z punktu widzenia sowieckiej okupacji ta nośna publicystycznie teza znajduje uzasadnienie. Bez wątpienia znajduje ona uzasadnienie, jeżeli chodzi o zadanie pytania i próbę odpowiedzi na niego, czy pracownik, który pozostaje uzależniony pod względem ekonomicznym, politycznym i mówimy tutaj o zupełnie innym uzależnieniu niż mamy to do czynienia oczywiście w dzisiejszych państwach demokratycznych. Czy pracownik, który pozostaje uzależniony od woli państwa totalitarnego, jeżeli chodzi o pracę, ponieważ właśnie takim pracownikiem był człowiek sowiecki, był człowiek pod zaborem sowieckim, jest niewolnikiem? Bez wątpienia tak. Natomiast jeżeli chodzi o sam poziom tego niewolnictwa, to tutaj jeżeli chodzi o poszczególne okresy polityki sowieckiej wobec mieszkańców dawnych polskich ziem wschodnich, tutaj można wydzielić pewnego rodzaju etapy. O ile pierwszy z tych etapów, nazwijmy go umownie, który przebiegał jesienią 1939 roku, wiązał się często również jakby z pewnym wykorzystaniem kolonialnym samych byłych zasobów państwa polskiego. Bardzo mało mówi się o tym, jak wiele wówczas wywieziono z terenów dawnych Kresów różnego rodzaju urządzeń, różnego rodzaju sprzętu. Wiemy, że były to województwa zacofane pod kątem przemysłowym, ale jednak najnowsze badania pokazują, że ponad 80% oporządzenia lokalnego przemysłu trafiło w ciągu zaledwie kilku tygodni do fabryk Związku Sowieckiego, gdzie urządzenia te zostały poddane różnego rodzaju badaniom oraz zostały tam wykorzystane. Tak samo stało się na przykład choćby z całym tym arsenałem wydobywczym polskiego zagłębia naftowego. Później można powiedzieć o pewnego rodzaju próbie aneksji gospodarczej tych terenów, przejawiającej się choćby w próbie zastosowania tam różnego rodzaju sowieckich eksperymentów i począwszy od wiosny 1941 roku, od bardzo wczesnej wiosny, widać to choćby po nakładach na lokalny przemysł, nakładach na inwestycje w poszczególnych republikach sowieckich, ukraińskiej i białoruskiej. Widać, jak bardzo Sowieci odchodzą od tego, aby te tereny modernizować, jakikolwiek byśmy do tej modernizacji nie mieli, jakiegokolwiek byśmy nie mieli stosunku, a to ze względu na to, że zdają sobie sprawę, że wkrótce nadejdzie czas konfrontacji z III Rzeszą. No właśnie, bo to też jest pewien element, o którym trochę pan doktor zaczął mówić. Kolejnej takiej publicystycznej tezy, a czasami nawet prowokacyjnej, powiedziałbym, tezy, nasz projekt będzie dotyczył okresu 39-49, to znaczy dekady, na którą składa się kilka ważnych wydarzeń, czyli rozpoczęcie II wojny światowej, zmiana okupacji części terenów w 1941, już nie mówię o tych drobnych zmianach, które były związane jak chociażby z likwidacją państwowości litewskiej i ze zmianą okupanta Wileńszczyzny, ale nasz projekt będzie dotyczył również tego okresu po 1944-1945 roku, do roku 1949, czyli będziemy spoglądali również na to, co robi nowa władza w Polsce z kwestiami gospodarczymi. Jak po pierwsze rozlicza to, co się stało pomiędzy rokiem 1939 a 1945 i w jakim kierunku chce
chce zmierzać i jak to przygotowuje. I patrząc na to, to jedną z takich tez, która była powtarzana w podręcznikach, w książkach historycznych, jest teza, że dla polskiej gospodarki, dla polskiego życia ekonomicznego, to, co się stało w roku 1945, a więc zmiana przebiegu granic, odcięcie ubogich, zacofanych, żyjących w feudalizmie terenów wschodnich i przyłączenie terenów ziem odzyskanych, ziem zachodnich i północnych, to profesor Kaliński wskazywał mnogość nazw, które były stosowane, tak naprawdę miało to charakter modernizacyjny. To znaczy Polska otrzymuje tereny uprzemysłowione, zurbanizowane, z rozwiniętą infrastrukturą drogową i kolejową, na które musiałaby pracować przez kilka dziesięcioleci, gdyby sama chciała te ziemie wschodnie do tego stanu doprowadzić. Czy ta II wojna światowa, która tak bardzo dotknęła państwo polskie i Polaków, rzeczywiście w tej jednej mierze miała aspekt modernizacyjny i suma summarum opłacała się naszemu krajowi? Wiem, że teza jest dosyć prowokacyjna, ale też chciałbym, żebyście się panowie z nią zmierzyli. Czy ktoś chciałby rozpocząć? Ja może takim bardzo, bardzo krótkim i nieśmiałym głosem rozpocznę jakby odpowiedź, ale wydaje mi się, że na to pytanie moglibyśmy odpowiedzieć, gdybyśmy przynajmniej częściowo poznali wyniki modernizacji gospodarki II Rzeczypospolitej, tej zaplanowanej, tej, którą znamy modernizacji na papierze póki co, ponieważ historia potoczyła się takim kołem, iż nie udało się tego zrealizować. Jeżeli chodzi o ziemie wschodnie, to tutaj ze swojej strony mogę powiedzieć, że ostatnie lata, tych 5 ostatnich lat przed wojną, daje negatywną odpowiedź, jeżeli chodzi o możliwość szybkiego rozwoju tego terenu. Choćby ze względu na to, iż wspomniany tutaj przeze mnie przemysł wydobywczy, tak? Przemysł niezwykle ważny w państwach nowoczesnych, w państwach o rozwiniętej motoryzacji. Przemysł wydobywczy w ciągu zaledwie 12 lat skurczył się, i to przemysł wydobywczy, mają tutaj na myśli paliwo, mają tutaj na myśli ropę naftową, skurczył się w ciągu tych ostatnich kilku lat II Rzeczypospolitej o ponad 15%. Oczywiście jest to tylko jedna z gałęzi, ale mam wrażenie, że na tych ziemiach, gdzie wiele tego przemysłu nie było, jest to pewnego rodzaju porażka gospodarki II Rzeczypospolitej. Panie doktorze, czy spotkał się pan w dokumentach sowieckich z jakimś takim opracowaniem, dokumentem, który by podsumowywał to, co Związek Sowiecki przejmuje na własność, zagrabił, taki dokument, który byłby swoistego rodzaju dokumentem otwarcia? Czy coś takiego gdzieś się pojawiło, a może nie tyle widział pan, co pan przeczytał, że coś takiego było? Czy Sowieci podliczyli to, co zabrali? Czy to w 1939, czy w 1944? Odpowiem tak, każda z republik posiadała swoje organy, które miały się tym zająć. Pierwszy jakby rzut takich obliczeń mieli dokonać członkowie grup operacyjnych NKWD. Przy takich grupach znajdowali się zwykle również oficerowie, którzy posiadali wykształcenie ekonomiczne. To jest również taka ciekawostka, ale odnosząc się tutaj do tych ziem, które później zostały wchłonięte przez Ukraińską Republikę Sowiecką, to tutaj warto wspomnieć, że takie zestawienie według mojej wiedzy ostatecznie nie powstało, chociaż zaczęto je robić. Nie powstało dlatego, ponieważ staraniem bardzo wielu lokalnych dowódców oraz bardzo wielu, to też jest bardzo ciekawe, bardzo wielu również szefów poszczególnych wielkich sowieckich koncernów przemysłowych, poważna część tego polskiego przemysłu ziem wschodnich została wywieziona, zanim to wszystko zostało podliczone. Do pewnego stopnia taka sytuacja wprawiła w zakłopotanie samych sowieckich sprawozdawców.
Panie redaktorze, a pan z kolei zajmuje się teraz tą drugą stroną, czyli właśnie ziemiami nowymi, włączonymi, odzyskanymi. Tak, to właśnie porównuję to też z ziemiami wschodnimi, bo mnie to zainteresowało nie tylko, że tam, dlatego, że tam stamtąd pochodzę, tam mieszkałem, ale jestem dzieckiem osoby wysiedlonej w 1946 roku z Wileńszczyzny, więc ja miałem to szczęście znać świadków i na to pytanie o tę pochwałę modernizacyjną, czy to po prostu była dobra zamiana? No po pierwsze, to byłaby pochwała jakiejś gigantycznej inżynierii społecznej, bo ci sami przesiedleni, te 2 miliony Polaków w sumie przesiedlonych z ziem z byłych wschodnich na nowe zachodnie, no oni tego nie chcieli przede wszystkim. Po drugie, to co tam zastano, to właściwie to było mocno wybebeszone przez sowieckie grupy operacyjne, które tak jak z tych kresów wschodnich, to tym bardziej wywoziły z tych terenów wschodnich niemieckich infrastrukturę łącznie z demontowaniem, no to tak się anegdotycznie powtarza w różnego rodzaju wspomnieniach, ale tak było, demontowaniem mostów kolejowych, żelaznych, takich, które się da zdemontować, torów, podkładów i wszystkiego, co się da. Ogromna część tych ziem była bardzo mocno wyeksploatowana i ludzie, którzy tam zostali przesiedleni, przyjechali na puste. Przeczytałem taki dokument, znaczy ja go widziałem w opracowaniu, ale tam był zacytowany in extenso, z początku lat 50. właśnie z województwa olsztyńskiego, kiedy jakiś tam przedstawiciele Komitetu Wojewódzkiego z zadowoleniem oceniali przebieg akcji Wisła, czyli późniejszej operacji, kiedy przesiedlono, jak wiadomo, ludność ukraińską, bardzo biedną ludność ukraińską z Polski południowo-wschodniej, między innymi do województwa olsztyńskiego. No i ci towarzysze z KW byli bardzo zadowoleni, ponieważ ta ludność przywiozła ze sobą trochę krów, trochę świń, trochę koni, bardzo mało, bo wiadomo też z dokumentów wydanych przez bodajże Eugeniusza Misiło, że krowa przypadała na, nie wiem, co drugą rodzinę, koń na co piątą, a tych świń też było bardzo mało, ale mimo to ten zastrzyk tego, co ci materii, którą ci biedni ludzie przywieźli, już był odnotowany przez władze wojewódzkie jako znaczące. Ale jest jedna rzecz, którą chciałbym powiedzieć, że per saldo dla Polski była ważna, kiedy dostaliśmy te ziemie zachodnie jako rekompensatę za ziemie wschodnie. Gdybyśmy mieli być takim powiększonym księstwem warszawskim, czego się bał generał Kazimierz Sostkowski, to on bodajże w 1944 roku w Londynie o tym mówił, to Polska pod względem demograficznym miałaby gigantyczny problem, bo tak, musiałaby wchłonąć te 2 miliony osób z kresów wschodnich, jednocześnie cała centralna Polska była skrajnie przeludniona rolniczo przez cały czas, no i po wojnie była jakoś tam przeludniona. Dostaliśmy próżnię, taki Lebensraum można powiedzieć, dostaliśmy, który mógł wchłonąć bardzo dużą nadwyżkę, no bo to jest mit akurat i fałszywym mitem jest to, że ziemie zachodnie zostały skolonizowane przez pionierzy, to są wyłącznie ci tak zwani repatrianci z ziem wschodnich. Oni są mniejszością większości, byli mniejszością, większość mniejszością, bo ich tylu nie było. To jednak gro to są ludzie z województw południowych i województw centralnych. Akurat województwo olsztyńskie, no to województwo warszawskie zasiedlało, a pozostałe tereny, to kto miał bliżej. Bez tego rzeczywiście to byłaby jakaś katastrofa demograficzna. Spotkałem się z takim porównaniem publicystycznym, ale moim zdaniem trafnym, że to by przypominało sytuację Grecji z roku 22, kiedy ona przegrała wojnę z Turcją i 1,5 miliona Greków pontyjskich i jońskich zostało przesiedlonych do tej małej, nieurodzajnej Grecji. Do II wojny światowej państwo greckie nie było w stanie zaabsorbować tych ludzi. Oni tam żyli w jakichś slumsach, demoralizowali się, albo zostawali przestępcami, albo komunistami, co często było niemalże tożsame i był to gigantyczny problem społeczny. U nas po prostu dostaliśmy wolny teren, który pozwolił tych ludzi po pierwsze zaabsorbować tę nadwyżkę ludnościową, która była mimo wszystko strat. A najlepszym tego dowodem jest nasz bilans demograficzny. Z 24 milionów bodajże osób w roku 1946, no dojechaliśmy do tych 36 milionów. No to jeden z lepszych wyników w Europie. To było możliwe chyba tylko dlatego, że dostaliśmy ten, pozwolę sobie za tutaj na ten galopadę słowno, ten Lebensraum dla tych ludzi zbędnych. Tak zwanych zbędnych oczywiście, chciałbym być dobrze zrozumiany. I można się włączyć? Tak, panie profesorze, bardzo proszę. Oczywiście, kiedy popatrzymy na te ziemie odstąpione i na te ziemie, które uzyskaliśmy,
w roku 1939, no to jest bardzo silny kontrast pod względem potencjału gospodarczego, prawda? Te zimy na zachodzie były rzeczywiście uprzemysłowione, były zagospodarowane, infrastruktura i tak dalej. Te ziemie na wschodzie miały takie ośrodki wyspowe przemysłu, prawda, czy to przemysłu wydobywczego, czy nawet przemysł elektrotechniczny był dobrze rozwinięty i w Wilnie, i w Lwowie, przemysł spożywczy. Ale różnica była zasadnicza, także pod względem infrastrukturalnym, brak dróg, słaba sieć kolejowa, brak prądu elektrycznego. Natomiast w roku 1945, szczególnie po przejściu tych oddziałów trofejnych Armii Radzieckiej, no następuje jednak zmiana tego obrazka na rzecz właśnie tego, iż są to ziemie, które są w znacznym stopniu pozbawione przemysłu, pozbawione dużej części także domów, mieszkań, infrastruktury, także transportu. To znaczy ona istnieje. No, na przykład bardzo często przytacza się, że były autostrady na tych ziemiach. Tyle, że tymi autostradami nie można było jeździć. No na szczęście nie było samochodów, także to jakoś wyrównywało. Ale przecież ta autostrada numer 18 to do dnia dzisiejszego jest traktowana jako takie najdłuższe schody w Europie, bo tak to się nazywa. Tam się coś robi. Tak więc z pewnością to było tak, że przesunięcie tej ludności sprawiało, że ona znalazła się w takich nowych okolicznościach. Zarówno ludność wiejska, która okazało się nie za bardzo sobie radziła na tych nowych ziemiach, na przykład na tych podgórskich terenach na Dolnym Śląsku, miała duże problemy, bo z tym się nie spotykała u siebie. No nie radziła sobie także ze sprzętem tam pozostawionym, którego często nie zdążyli zabrać ani Rosjanie, ani polscy szabrownicy. No i były te skorupy zakładów przemysłowych. W związku z tym, nie rozwijając tego wątku tych skorup, bo niektóre z tych skorup uruchomiono, tak jak Pafawar, dosyć szybko, ale generalnie to jest kwestia taka, czy Polsce potrzebna była tak zwana socjalistyczna industrializacja, czyli budowanie przemysłu na takim surowym korzeniu, czy nie lepiej byłoby wykorzystać po prostu tę jednak infrastrukturę, która tam pozostała na ziemiach zachodnich i tam poprzez zainstalowanie jedynie nowoczesnych maszyn ten przemysł rozwijać. Może nawet struktura byłaby lepsza, bo tam jeszcze hut nie było w tamtym czasie, chyba że gdzieś tam, prawda, koło Szczecina. Tak więc byłby to przemysł chyba bardziej dostosowany już do tego okresu po II wojnie światowej. Czyli jest kwestia, czy właśnie w miejsce tej socjalistycznej industrializacji, która oczywiście dawała efekt polityczny, bo powstawały nowe zakłady, nowe skupiska, jak to się mówiło, klasy robotniczej, która się potem oczywiście nie odwdzięczyła odpowiednio, to tam były takie możliwości. Natomiast to, że nie angażowano się w odbudowę, to rzutowało także na postawę tych ludzi, którzy tam znaleźli się po wojnie, mianowicie ci ludzie też nie inwestowali w swoje domy, w swoje mieszkania. Bardzo często to powiedzenie, że siedzieli na walizkach, to było czymś bardzo realnym. Tak więc wydaje się, że przynajmniej do roku 1956-1957 ta sprawa ziem odzyskanych to była sprawą właśnie taką przegraną dosyć. To znaczy, tam się niewiele zmieniało i tam w zasadzie można mówić w takim okresie ożywienia. I potem, kiedy zaczęła się tak zwana zimna wojna, to tam nastąpiło wyraźne takie osłabienie aktywności gospodarczej. No te PGR-y, prawda, wiemy, w jakim były stanie. Tak więc jeśli można mówić tutaj o jakimś elemencie modernizacji, to może takim, w związku z ziemiami odzyskanymi, to może o takim, że jednak część tej ludności ze wschodu znalazła się w przemyśle, znalazła się w miastach przede wszystkim. W miastach się znalazły, to były duże miasta, prawda? Także lokowali się gdzieś tam, prawda, w Wrocławiu, w Szczecinie, w Gorzowie Wielkopolskim i w Zielonej Górze, w Olsztynie, jak tutaj przypomina się także. I pewnie ta urbanizacja, poszukiwanie zawodów
miejskie zresztą było ograniczone przez to, że zwalczano na przykład prywatną działalność gospodarczą, no ale trochę tego przemysłu czy usług państwowych było w miastach, więc taki awans z pewnością wystąpił, zauważalny. Jeśli można się dołączyć do wypowiedzi profesora Janusza, zgadzam się właśnie z tą kwestią, którą my raczej nie zauważamy, mianowicie rok 1939, czyli ziemie te, które później zostały odzyskane czy przyłączone do Polski na zachodzie, ich sytuacja i stan gospodarczy był inny niż w 1945 roku, no nie, więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, kwestia mocnej eksploatacji tych terenów przez wojska radzieckie, ale nie tylko to, co powiedział pan redaktor, demontażu na przykład mostów kolejowych, które były metalowe, ale mi się przypomina, w związku z tym, że ja się zajmowałem i badam ciągle rolnictwo i również po II wojnie światowej, to mi się tu przypominają te słynne przepędy bydła trofiejnego, które z ziem zachodnich przez Polskę centralną przepędzane było, krowy, konie, wszystko co się dało, co się ruszało, było przepędzane na tereny Związku Radzieckiego. Na tych terenach zachodnich praktycznie nic nie zostało i ja wiem, ponieważ moi rodzice, którzy w 1946 roku przyjechali do Kłodzka, pochodzili z Polski centralnej, z Kongresówki, okolice Miechowa, to nie tylko tamte ziemie wschodnie, tam po prostu nic nie było. Jedyna szansa to było zakup konia czy krowy, ewentualnie z UNRY albo jakimiś innymi sposobami, które i tak często były nieodporne na polskie warunki i padały. No nie, więc ten przepęd bydła, który Rosjanie regularnie robili, po pierwsze nie tylko zubażał bydłostan, ale też niszczył po drodze wszelkiego rodzaju zasiewy w 1945 roku, które były w Polsce centralnej, bo oni się nie przejmowali, czy wypasali na młodym zbożu, czy na młodym zbożu, a jak chcieli złowić rybę, no to rzucało się granat do stawu z karpiami i wypływały wszystkie karpie na przykład. No nie. Następna rzecz, którą też może pomijamy na tych ziemiach zachodnich. Oczywiście, że jeżeli cokolwiek zostało z tych maszyn, bo częściowo Niemcy też sami wywozili wcześniej, to nie jest tak, że tylko Rosjanie, ale Niemcy i później Rosjanie. Jeżeli cokolwiek zostało, to proszę sobie wyobrazić, że były ogromne problemy z częściami zapasowymi, no nie? Bo jak naprawić te maszyny? Kolejna rzecz, z fachowcami, ze specjalistami do obsługi tego. To jest następna rzecz i nie pamiętajmy o ogromnych stratach osobowych ludności polskiej, w tym również wszelkiego rodzaju fachowców, którzy po prostu nie mogliby w rzeczywistych, normalnych warunkach uruchamiać te maszyny. No i to, co jeszcze raz powtarzam po panu profesorze Januszu, że 39 rok to nie 45. W 39 roku elektryfikacja wsi na tamtych terenach, powiedzmy 90%, w Polsce na wsi 5%. No nie, jeżeli ktoś weźmie te dane z 1939 roku, no to powie, no tak, 5% we wsi w Polsce, tam 5% dobrodziejstwo. Ale zobaczmy na ten stan, który był ewentualnie w 45, 46 i tak dalej. Redaktor Gursztyn. Ja bym dorzucił do tego wątku jeszcze taki właśnie sprawę czynnika ludzkiego, tak co mówił pan profesor Kaliński, jest strach przed wojną. To w raportach, które ja czytałem właśnie z tego terenu, ludzie pytani przez urzędników w roku 49, dlaczego nie obsiewają pól, które już dostali, no bo boją się wojny. Jeszcze był taki czynnik, że tam władza nie zachęcała do zapuszczenia korzeni, no bo tam nie było własności prywatnej, w tym sensie, że akty notarialne wydawano, ale to była dzierżawa wieczysta bodajże, którą jeszcze dopiero chyba nie do końca do tej pory zlikwidowano, czyli coś, co tam miało obowiązywać 99 lat, ale nie to, ale była jeszcze jedna ważniejsza rzecz. Te masowe przesiedlenia zerwały więzi społeczne, w sensie takiego zaufania, jakości pracy, chęci kooperacji, no to władza zwana ludową też swoje dołożyła w sposób oczywisty
negatywnie na to, ale akurat z tego regionu, którym ja się zajmuję, no to meldunki o alkoholizmie, także alkoholizmie wysokich funkcjonariuszy PPR-u, milicji, UB, no to jest norma. Po prostu alkoholizm był czymś maksymalnie powszechnym i to już kwestia nie tyle problemu społecznego, co zubożenia dobrobytu ludności, bo takie były po prostu statystyki spożycia alkoholu, a taką sama historia nie jest śmieszna, ale czasem to ma takie komiczne aspekty. Jak czasem przyjeżdżał jakiś dziennikarz z Warszawy, z życia Warszawy na przykład, czy z jakiejś prasy krakowskiej, bo zdarzały się takie eskapady reporterskie na te dzikie tereny, to właśnie to było takie no, taki opis właśnie takiego białego podróżnika wśród jakichś takich dzikusów, które, na przykład Orneta miasto pijaków, takie tytuły się tam pojawiały, czy Braniewo miasto alkoholem płynące. To autentyczne tytuły z ówczesnej prasy i to była też podstawowa rzecz, która bardzo opóźniła zagospodarowanie tych ziem, a w wielu przypadkach doprowadziła do ludzi zaniechań, czegoś nie odbudowano, bo później rozebrano, coś zniszczono. I tego typu problemów. To bardzo szybko dwa zdania powiem do wypowiedzi pana redaktora, bo teraz sobie właśnie przypomniałem, poruszył sprawę odnajdywania się tych powiedzmy repatriantów czy przesiedleńców z Polski Centralnej. Teraz miałem przyjemność recenzować książkę, która się ukaże już, ja myślę, że na dniach. Mianowicie pani doktor Sylwii Handocha-Straszak, Rolnictwo Dolnego Śląska 1945-1956, obfita kilkaset stron licząca, wydawnictwo Uniwersytetu we Wrocławiu, będzie to wydawało ekonomicznego i tam jest ładnie pokazane, jakie ogromne trudności miała ta ludność w zakotwiczeniu się, dla niej to nawet ten krajobraz był inny, no, nie, już nie mówiąc o względach społecznych, polecam. Mam nadzieję, że w ciągu jednego czy dwóch miesięcy to też będzie chyba dość dobra dla naszego projektu, bo takich prac jest mało. Ja chciałbym do tego, o czym panowie powiedzieliście, dorzucić jeszcze jeden bardzo mało znany powszechnie fakt, że oprócz tych trofejnych komand, czyli oddziałów zdobywczych NKWD, które szły za frontem, demontowały na tych ziemiach, które później trafiły do Polski, sprzęt, wywoziły materiały, wywoziły prefabrykaty, wszystko co się dało, chociaż znam taki jeden bardzo ciekawy przykład z potyczki pomiędzy Wojskiem Polskim a Armią Czerwoną pod Szczecinem, a potyczka dotyczyła przejęcia Gorzelni. Polacy przy użyciu lekkiej artylerii bronili Gorzelni przed nacierającą Armią Czerwoną. 45 albo 46 rok. To było w dokumentach pełnomocników, którzy przejmowali tę ziemię. Ale to nie o tym chciałem. Ze wschodu czy z zachodu? Słucham? To nacierali ze wschodu czy z zachodu? Ze wschodu. A kto wygrał? To jest bardziej zasadne pytanie. Wygrało Wojsko Polskie. Natomiast, bo ktoś się przedarł do dowództwa Armii Czerwonej i tych maruderów po prostu zabrano. Natomiast o czym chciałem powiedzieć, mianowicie bardzo mało jest obecne w takiej powszechnej świadomości to, że Armia Czerwona do 1946 roku zajmowała część dużych majątków ziemskich, przede wszystkim na Pomorzu Zachodnim, ale nie tylko, i oddawała je skrajnie nie tylko wyeksploatowane, ale po prostu z wywiezionymi całymi zasobami, które tam można było zebrać po tych zasiewach roku 44-45, to wszystko, co było zgromadzone. I dopiero wówczas oddawano to we władanie miejscowej władzy tworzonej przez władze z Warszawy, właśnie dopiero po tym wyeksploatowaniu żywności. To są te, stąd się brały też to bydło, które goniono na wschód. Zresztą w dokumentach UB w jednym z miejsc zanotowano żart, który gdzieś tam w jakiejś knajpie przy alkoholu, oczywiście jak żeby inaczej, jeden chłop opowiedział drugiemu, jakie jest marzenie krowy przeganianej przez Sowietów, żeby chociaż moje serce zostało w Polsce. I to oczywiście później było dochodzenie, kto i dlaczego rozsiewa tą wrogą propagandę, bo to oczywiście zostało zaakceptowane jako tak zwana
jako tak zwana szeptanka. Ale wiele takich grup zostało w Polsce, wymienionych za flaszkę Bimbro. Z tych stad bardzo często one pozostawały, a żołnierze radzieccy mieli satysfakcję. Tak, tylko panie profesorze, tam w tych dokumentach są takie historie opisane i one niestety nie kończyły się na tym elemencie wymiany. Dlatego, że później ten żołnierz radziecki wiedział, że na granicy albo w takim miejscu filtracyjnym te krowy zostaną przeliczone. W związku z czym w kolejnej wsi ten żołnierz radziecki wchodził do gospodarstwa polskiego i zabierał, bo sztuka jest sztuka. Uzupełniał stan. Tak, uzupełniał stan. Miał i flaszkę, którą dostał od polskiego chłopa za tą krowę, a inny po prostu nie miał. I żeby było jasne, to nie... Dwie flaszki brał. To nie dotyczyło... Jedna szła na granicę. To nie dotyczyło tylko i wyłącznie zwierząt. Bo dokładnie tak było z ludźmi, którzy... Tu mamy kolejny aspekt ekonomiczny, o którym trzeba pamiętać. Wykorzystywanie ludzi, bo mówiliśmy o niewolnictwie tym z czasów II wojny światowej. A przecież Sowieci, wchodząc na ziemię polską, dokonują łapanki pracowników, którzy są wysyłani. To nie tylko żołnierze Armii Krajowej, które jadą do obozów, ale przecież na Pomorzu Gdańskim są wyłapywani ludzie, wysyłani do pracy w kołchozach. W Katowicach i okolicy przeprowadzona jest łapanka na górników, którzy jadą do Donbasu, żeby zastąpić tych, którzy idą na front z tego Donbasu, którzy poszli na front, prawda? I na przykład w Katowicach, jeżeli udawało się za łapówkę załatwić zwolnienie któregoś z tych górników, to na ulicy odbywała się łapanka na kolejnego. To mamy w dokumentach, to mamy w zeznaniach, to mamy w relacjach z tego marca 1945 roku, który tam się dzieje. I to też jest bardzo ważny aspekt ekonomiczny, ekonomiczno-społeczny tak naprawdę, całego tego okresu roku 44-45 i budowy. Szanowni panowie, ja spojrzałem właśnie na zegarek, zbliżamy się już do 80. minuty naszego spotkania, więc jeżeli panowie pozwolicie, to na chwilę tutaj zawieszę naszą dyskusję i zapytam, bo być może ktoś z uczestników będzie chciał zadać panom pytanie. Mamy do dyspozycji czat, jeżeli ktoś ma spośród państwa ochotę zadać. Oczywiście możemy spróbować również zadać to w sposób bezpośredni, chociaż nie wiem, czy sobie poradzę z uruchomieniem. Ja debiutuję, jeżeli chodzi o prowadzenie za pomocą Zooma takich spotkań, więc nie wiem, czy będę potrafił uruchomić, ale czat widzę, że włączyłem, więc jeżeli ktoś z państwa chciałby zadać jakieś pytanie albo... Słuchając wątku właśnie wojsk radzieckich i no te słynne te zegarki, które zabierano, ale też i poszczególnych domach, na wsiach, czy gdziekolwiek wchodzono i zabierano, co się dało. Przypomina mi się jedna rzecz, która też może mieć skutki ekonomiczne i gospodarcze, a mianowicie roznoszenie chorób wenerycznych przechodzące przez Polskę wojska radzieckie. To był bardzo duży problem. Jest dość obfita dokumentacja do tego i może też warto byłoby kiedyś to zbadać i poruszyć. Szanowni panowie, na koniec w takim razie chciałbym poprosić, jakbyście wskazali według waszego spojrzenia, waszego doświadczenia badawczego, popularyzatorskiego, zarówno jako temat badawczy, ale również jako temat zainteresowania. Jeden temat z okresu 39-49 z życia gospodarczego, który uważacie za źle obecny w dzisiejszej narracji historycznej. Ja mówię tutaj o narracji historycznej takiej, która się powinna znaleźć w podręcznikach, która powinna się być opisywana w takiej publicystyce bieżącej, która powinna gdzieś tam występować, a której nie ma, bo być może akurat one wszystkie istnieją, ale jeżeli macie taki jakiś swój temat, swój punkt widzenia, to co to by było? Jeśli można, to
Ja bym zwrócił uwagę na to, że chyba dosyć słabo jest prezentowana kwestia zmiany ustroju gospodarczego. To znaczy pisze się bardzo dużo na temat reformy rolnej, nacjonalizacji przemysłu, trochę mniej na temat już na przykład bitwy o handel. Natomiast kwestia zmiany ustroju to w zasadzie jest przedstawiana w ten sposób, że w zasadzie od początku to było jasne, że to będzie system komunistyczny, jest ten wzorzec radziecki, że wszystko było w zasadzie jasne. A kiedy chociażby rozpoznajemy historię polityczną, no to oczywiście wyróżniamy tamten okres jednak takich no, bardzo chronnych, takiej zgody Stalina na to, żeby nie wprowadzać od razu w pełni tego modelu radzieckiego i tych rozwiązań radzieckich, żeby to odłożyć jeszcze może na kilka lat. No potem to przyspieszono. Wydaje się, że tutaj właśnie to pokazywanie tych jednak pewnych niuansów dotyczących tego, jak wdrażano ten nowy system, jest dosyć istotne, bo chociażby no, sama reforma rolna to z punktu widzenia praw własnościowych, własności, a to jest ważne dla ustroju gospodarczego, no to ona pozostawiała taki system z własnością prywatną. Ona zmieniała strukturę tych gospodarstw, ale w zasadzie pozostawała własność prywatna. Ten margines ziemi pozostawionych dla gospodarstw państwowych był dosyć ograniczony. Zresztą przed wojną też były gospodarstwa państwowe, oczywiście w mniejszej skali, ale też one funkcjonowały. Tak więc kwestia zmian systemu ekonomicznego jako pewnej drogi, a nie powiedzmy takiego dekretowego wprowadzenia tego systemu. Dziękuję. Któryś z panów jeszcze chciałby zabrać głos? Bo mam tu jedno pytanie, pan profesor, pan dyrektor Wojciech Kozłowski. Jeśli mogę, tę rzecz, która jest źle obecna, jak tutaj pan profesor Zawistowski powiedział, znaczy mnie uderza w tej całej historii lat 39-49, to jest bardzo dobrze dobrany według mnie okres, taka rzecz, która jest dla mnie kluczowa. To był czas zniweczenia ogromnego wysiłku modernizacyjnego polskiej wsi, który się dokonywał w okresie międzywojennym. Polska wieś w tym czasie to jest taka rzecz, no, osoby zainteresowane to wiedzą, ale szerzej opinia publiczna chyba nie zdaje sobie z tego sprawy, w bardzo trudnych warunkach własnymi siłami dokonała gigantycznego wysiłku modernizacyjnego i ten wysiłek w latach 39-49 został zniweczony na długie dekady. Nie wiem, kiedy on się zaczął, można powiedzieć, że to było odwracane, czy za Gierka, czy dopiero za naszych czasów. Wydaje mi się, że to warto podkreślać. Przepraszam, że zabiorę czas, ale powiem coś takiego. Jeśli ktoś był w Muzeum Ulmów w Markowej, to może zwrócić uwagę na taką rzecz, która mi szczególnie utkwiła w głowie, bo wiadomo, dlaczego Ulmowie zostali zamordowani, dlaczego to muzeum powstało, ale to jest historia bardzo biednej rodziny, która staraniem ojca tej rodziny, matki tejże rodziny, no wiadomo, że nie dzieci, z nędzy doszła do pewnego poziomu cywilizacyjnego. No, oni gospodarowali bodajże na 2 hektarach ziemi, a jednocześnie ta wielodzietna rodzina była stosunkowo, no nie powiem, że zamożna, no, ale no, nie żyła już w nędzy. Ten ojciec miał zainteresowania, zajmował się... Więc chodzi mi o to, że to był taki przykład właśnie, co w tym jednym punkcie, coś, co Polska utraciła, czyli po prostu tysiące czy setki tysięcy ludzi, którzy wykonali ogromny wysiłek cywilizacyjny, z którego korzystał cały naród, i to zostało zaprzepaszczone w tym okresie. Wydaje mi się, że to trzeba podkreślać. Ja chciałem tylko uzupełnić, że sama Markowa jest dosyć specyficznym miejscem na tle, nie chcę powiedzieć regionu, bo być może tam było więcej tego typu wsi, ale ona jest dosyć specyficzna i to też ta wystawa pokazuje, że to jest to, co się tam zdarzyło, czyli ukrywanie Żydów. Ale mi chodzi o ten okres jeszcze przedwojenny. Bo tak, przedwojenny, o tym mówię. Szufladki z prasą rolniczą. Dla mnie to, ja kiedy to zobaczyłem, odkryłem coś, co znałem, w tym sensie, że moja rodzina na Wileńszczyźnie przeszła bardzo podobną drogę, na szczęście bez tak tragicznego finału, ale właśnie wychodzenia z nędzy własnymi siłami, zdobywaniem edukacji rolniczej, rozszerzaniem produkcji na rzeczy zupełnie nowe. Setki tysięcy polskich chłopów przeszło tę drogę mimo kryzysu w latach 30. i po 39 roku obaj okupanci, a później władza komunistyczna no, skutecznie to wszystko w bardzo poważnym stopniu zniszczyła.
Nie wiem, czy jest na tyle czasu, aby mógł się też wypowiedzieć. Tak, oczywiście. Tak. Bardzo proszę, panie profesorze. Jeśli chodzi o okupację niemiecką, ja myślę, że co tu jest istotne, my jeżeli myślimy o, czy mówimy o kwestiach gospodarczych, ekonomicznych, bardzo często się ograniczamy do przemysłu i do tych takiego czonu tej gospodarki i nie zauważa się to, co ja powiedziałem, kwestii podatkowych, a kwestii bankowych to kompletnie. Dlaczego to jest ważne? Ja postaram się to krótko przedstawić, aby też zachęcić i pokazać Państwu, że zaniedbaliśmy badanie kwestii bankowości i pierwsza książka, która ukazała się jakoś szerzej na ten temat, to była książka w Niemczech Inge Lose w 2008 roku. I ja zacząłem się wtedy martwić, że no, historię naszą pisze się poza Polską. I to był argument, który mnie skłonił do badania bankowości. Badając kwestię bankowości, natrafiłem na bardzo ciekawą rzecz, mianowicie kiedy na ziemiach wcielonych do Rzeszy okupant niemiecki likwidował polskie instytucje kredytowe, to pieniądze płynące ze ściągnięcia tego zadłużenia, które należało się państwu polskiemu, trafiły do konto w Reichsbanku w Berlinie. Ja odkryłem dokumenty, gdzie w 1947 roku misja amerykańska zwróciła się do strony polskiej, że na tym i tym koncie jest dokładnie 226 milionów Reichsmark, czyli to jest w granicach 452 milionów złotych przedwojennych i że chce zwrócić te pieniądze stronie polskiej. Do zwrotu tych pieniędzy z banków państwowych nie doszło, dlatego że podejrzewam, ponieważ Amerykanie zaczęli w pewnym momencie traktować Polskę jako nie za bardzo osobę, znaczy stronę godną do przekazywania czy wzmacniania komunistów i tylko z tych trzech oddziałów banków państwowych na ziemiach wcielonych do Rzeszy, jeżeli byśmy to zwaloryzowali parytetem złota, to jest w granicach gdzieś 18 miliardów złotych. Te pieniądze powinny na tym koncie w Reichsbanku leżeć. Ja mam dokładny numer konta, na którym były skierowane. To tylko jest jeden przykład, jak ciekawe i cenne może być badanie kwestii bankowości. Już nie mówię tak zwanej szpicy clearingowej, gdzie w Reichsbanku są dokumenty, powinno być 5 miliardów marek niemieckich na 45 rok, które powinny trafić do Polski, do generalnego gubernatorstwa za żywność, którą miały wojska Wehrmachtu zapłacić na ziemiach generalnego gubernatorstwa. Były wystawiane weksle Rzeszy Niemieckiej. Są w archiwach dokładnie te weksle potwierdzone w 1945 roku od lutego do kwietnia przez Reichsbank jako te, które są słuszne, należące się generalnemu gubernatorstwu. Są tylko to przykłady pokazujące, jak warto badać te aspekty. Podkreślmy to jeszcze raz, panie profesorze. Pan profesor w tej chwili wskazał, że na koncie w banku niemieckim powinny znajdować się pieniądze przynależne państwu polskiemu. Prawda? Tak. I są na to, są to na to dokumenty. Chciałem właśnie to jeszcze raz podkreślić, że to nie jest stan na 45, tylko jest stan na 2020. Znaczy ja nie, na 2000 któryś rok nie, na sam, potwierdzenie tych dokumentów jest na 1045 czy 1047 rok, że te pieniądze powinny się znajdować. I tym kontem, dysponentem do tego konta był tylko na przykład w przypadku tych 10 miliardów czy 5 miliardów marek, był tylko bank emisyjny w Polsce, nikt inny. W stosunku do tych pieniędzy po likwidacji oddziałów państwowych banków na ziemiach wcielonych do Rzeszy należało się tylko i wyłącznie państwu polskiemu i tym bankom, które w 1945 roku jeszcze funkcjonowały oficjalnie. Panie doktorze, to pana punkt widzenia. Mój punkt widzenia skupia się na wschodzie, jak już panowie doskonale wiedzą i tutaj chciałbym zwrócić uwagę na zupełnie odmienną sytuację pod względem ekonomicznym ludności, nie tylko polskiej tak naprawdę, ogólnie tych obywateli II Rzeczypospolitej Polskiej, którzy znaleźli się pod trzema okupacjami, pod pierwszą okupacją sowiecką, następnie pod okupacją niemiecką i ponownie pod drugą okupacją sowiecką, na to, w jakich warunkach przyszło im żyć i na ile życie w mieście
mam wrażenie, było trudniejsze wówczas pod kątem ekonomicznym niż życie we wsi. Ponieważ coś, co w dzisiejszych warunkach, myślę, że jest to wątek, który można również wyeksploatować pod względem popularno-naukowym, ponieważ coś, co dzisiaj dla niektórych odbiorców historii może się wydać czymś, można powiedzieć, no, troszeczkę abstrakcyjnym, wówczas tak naprawdę już w pierwszych miesiącach okupacji, choćby we Lwowie czy w Wilnie, nabierało takiego pytania o to, w jaki sposób przeżyć kolejny tydzień czy kolejny dzień. Więc myślę, że tutaj ta kwestia również znalazłaby w tej mojej, jeśli mogę tak powiedzieć, części projektu na pewno szeroki odbieg. Bardzo dziękuję. Tutaj pan widać na czacie. Pan dyrektor, tak, pan dyrektor Wojciech Kozłowski, czyli pan dyrektor Instytutu Pileckiego, zadał nam pytanie, nie wiem, czy panowie widzicie, ale to ja je przeczytam, żeby wszyscy mogli je usłyszeć. Padło w panu wypowiedziach wiele ciekawych pól dopiero do zbadania. Chciałbym zapytać, co jest możliwe do zbadania? Jak wygląda baza źródłowa do tych zagadnień? Innymi słowy, czy to, co będziecie badać, jest w tym wymiarze w ogóle badalne? Mam nadzieję, że tak, ale właśnie, to jest dobre pytanie o bazę źródłową. To znaczy, jaką bazą źródłową dysponujemy do okupacji niemieckiej, do okupacji sowieckiej, do historii powojennej? Może zaczniemy właśnie chronologicznie, panie profesorze. Zwracam się do pana profesora Mirosława Kuska. Ja wiem, że o bazie źródłowej możemy mówić do pojutrza, myślę, ale tak w skrócie. Jak wygląda baza źródłowa, to znaczy stan zachowania materiałów, miejsce ich przechowywania? Znaczy tak, ja uważam, że jeśli chodzi o bazę źródłową, przynajmniej do generalnego gubernatorstwa, ale też do ziem wcielonych do Rzeszy, sytuacja nie przedstawiała się źle. Mówię z perspektywy osoby, która spędziła bardzo wiele czasu w archiwach i praktycznie wszystkie moje publikacje są oparte na dokumentach z archiwum. Gdyby nie było możliwości zbadania, to nie byłoby tych informacji, którą ja udzieliłem przed chwileczką, dotyczącą tych dokumentów, które wspomniałem, potwierdzających ogromne kwoty, które gdzieś tam w Banku Rzeszy znajdują się, a o tym praktycznie przez kilkadziesiąt lat nikt nie wiedział. Jak ja otwierałem weksle podpisane przez Bank Rzeszy Niemieckiej, które były do rezerwacji dla banku emisyjnego w Polsce, to proszę mi wierzyć, byłem pierwszą osobą, która to otwierała. Tak więc pole do badań i zasoby archiwalne są w moim odczuciu duże, natomiast jest kwestia taka, żeby zachęcić osób do dochodzenia i do badania. Mam świadomość tego i musimy mieć świadomość tego, że część dokumentacji rząd generalnego gubernatorstwa wywiózł ze sobą, wycofując się, i ona, no są różne głosy, trafiła do pocztamu, są głosy, że trafiła do Moskwy. Z tym, że trafiła do Moskwy, jest chyba dużo prawdy. Dlaczego? Dlatego, że czytając książkę Ingo Lose o bankowości, o wywłaszczaniu ludności żydowskiej na ziemiach polskich i z majątku ze wszystkiego, trafiłem na wiele sygnatur właśnie moskiewskich dotyczących sytuacji pod okupacją niemieckim. I tutaj będzie pewien problem z możliwości skorzystania z tych zasobów. Doktorze, a jak to wygląda na pana obszarze badawczym? Jeżeli chodzi o te dwie okupacje sowieckie, o których tutaj mówiliśmy, czyli 39, 41 i 44, 45, to materiały wytworzone przez administrację sowiecką są co najmniej wystarczające, co prawda tutaj cierpią na tę chorobę materiałów sowieckich, gdzie każda, nawet najmniejsza i stosunkowo mało istotna informacja jest obudowana całą masą propagandowej waty, natomiast tych materiałów jest dosyć. Nieco gorzej ma się kwestia, jeżeli chodzi o dokumenty wytworzone przez niemieckiego okupanta, ale tutaj również istnieją na tyle czytelne i bogate źródła, że myślę, że uda się to dobrze opracować.
Panie profesorze, powojenna historia. Pan przedzierał się przez wiele, wiele lat, jeszcze w czasach, kiedy dostęp do części materiałów nie był możliwy. Jak wygląda stan tych materiałów? To znaczy, wtedy, kiedy ja kończyłem te swoje największe prace, to mieliśmy dosyć ograniczoną liczbę zarówno dostępnych materiałów, jak i no kwestia z takiej prawdziwej dostępności, bo często to było tak, że w inwentarzu były jakieś dokumenty, kiedy się zwracało o dostarczenie, okazało się, że gdzieś one są tam bardzo wypożyczone, jakby ktoś tam. No oczywiście po drodze pojawił się Instytut Pamięci Narodowej i to stworzyło nowe warunki również do badań. Natomiast generalnie chciałem powiedzieć, że dla nas jako dzisiejszych badaczy, no poważną kwestią są, tak, jedna kwestia taka wewnętrzna, związana z epidemią. Nie wyobrażam sobie, jeśli ten stan się utrzyma, jaka będzie dostępność do źródeł archiwalnych, nawet do tych papierowych książek, też to są problemy z bibliotekami. No i druga sprawa, no to jest to pogorszenie się stosunków polsko-rosyjskich, sprawia, że chyba dostępność do archiwów rosyjskich no będzie bardzo, bardzo ograniczona. Był taki czas w latach 90., kiedy te archiwa rosyjskie się otwarły. Najwięcej z tego skorzystali chyba Amerykanie, bo mieli pieniądze, tam chodziło o pieniądze głównie, ale i nasi badacze też mogli z tego skorzystać, a w tej chwili sytuacja jest zdecydowanie gorsza. Tak więc kwestia pandemii, kwestia tych relacji zewnętrznych na tym sąsiadu. Dodam, że pan profesor Kaliński był członkiem polsko-rosyjskiej grupy do spraw trudnych przez pewien czas, więc też ma spojrzenie z tej perspektywy. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję tym, którzy nas słuchali, którzy dotrwali do końca naszego spotkania i dziękuję oczywiście panu profesorowi Kuskowi, panu redaktorowi Gursynowi, panu doktorowi Markowskiemu i panu profesorowi Kalińskiemu. Dotykaliśmy tak naprawdę wierzchołków góry, wielkiej góry i jej kilku wierzchołków. Ja mam nadzieję, że tą górę uda nam się w ciągu tych najbliższych kilku lat naszkicować na mapie i pokazać ją już nie pogrążoną w chmurach czy we mgle, tylko tak jak ona wyglądała i mam nadzieję, że to, o czym powiedział profesor Kusek na początku, że te najważniejsze książki powstały kilkadziesiąt lat temu dotyczące historii gospodarczej ziem polskich w latach 39-45. Trochę więcej jest książek o tej czasie 45-49, ale mam nadzieję, że efektem tego projektu, który dzisiaj inaugurujemy, właśnie będą opracowania, które tą górę, o którą sobie staraliśmy dzisiaj się jedynie dotknąć, i szczegółowo opiszą, i udostępnią tą wiedzę szerszej publiczności, nie tylko w kraju, ale również poza jego granicami. Bardzo, bardzo wszystkim dziękuję i do zobaczenia.